Dzień dobry kochani, witamy w kolejnym filmiku. Mówię witamy, ale jestem w sumie sama w domu. Co się cieszę, bo mogę się skupić na tym, co chciałam wam dzisiaj pokazać. To jest filmik, który w sumie mnie zajął tak z 3 miesiące, żeby wybrać te produkty, które wam pokażę. Może wiecie, może nie wiecie, ale tak około 2-3 miesiące temu firma Carrefour mnie zaprosiła na taki bio event, gdzie oni tam tłumaczyli, co to znaczy bio, co to znaczy ten, na co się patrzeć właśnie w produkty bio. To, że jest napisane bio, to nie oznacza właśnie, że na 100% to jest prawdziwy produkt bio, że na przykład właśnie zawsze trzeba szukać takiego zielonego listka na tych produktach, bo to znaczy, że to jest sprawdzane przez Unię Europejską i tak dalej, że na przykład żeby dostać ten zielony listek, to tylko trwa rok. No i bardzo dużo się wtedy nauczyłam i przez to też zaczęłam testować różne produkty bio, bo wiadomo, niektóre te produkty są droższe, czy jest jakaś różnica w smaku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I obiecałam wam już dawno temu, że nagram filmik, takie moje ulubione produkty bio. I właśnie dlatego dzisiaj chciałam przyjść i się z wami tym podzielić. Zacznę może od śniadania. Zapomniałam ostatnio torbę taką. Super. Dobra, zapomniałam ostatnio nieplastikową czy torbę wielorazową, a akurat kupiłam to i bardzo mi się spodobało. Ale dobra, zaczynamy od śniadania. Jakie produkty bio my tutaj korzystamy na śniadanie? I jak oglądacie weekendowe vlogi, to już o tych produktach wiecie, ale wam teraz przypominam. Jedną rzecz, co teraz z Matydo zaczęła jeść, cornflakesy, bo John uwielbia te wszystkie cereal i tak dalej. Ja jestem większą fanką, powiem wam szczerze, owsianką, ale John uwielbia, to chciałam takie zdrowsze wersje jej zacząć kupować. Cornflakesy, akurat próbowałam te zwykłe, takie nie bio, i muszę wam powiedzieć, że te o wiele bardziej mi osobiście smakują. Mają taki bardziej wyrazisty smak, plus nie mają w ogóle cukru, co też jest dla mnie ogromnym atutem. Drugą rzecz, co akurat ja kupowałam już też jak Matylda była mniejsza, bo to fajnie się daje do pojemniczka i jako przekąskę, jak Matylda, jak gdzieś idziemy na spacer czy cokolwiek, to są te Cheeriosy, takie kółka okrągłe, i też to jest produkt bio i też nam bardzo się sprawdza. I akurat ma naprawdę też całkiem ciekawy skład, jak się patrzy, co tutaj jest. Tutaj jest cukier, dlatego aż tyle tego nie dajemy Matyldzie i na przykład ono tego nie je z mlekiem, tylko jako przekąskę, jak mówię, w wózku taką mniejszą porcję jej dajemy, a to jak je na przykład z jogurtem, to też jest spoko. Właśnie, a propos jogurtów, to te jogurty my jemy od dawna, dawna, dawna. Akurat nam się skończyło, bo my mieszamy pół tego jogurtu i pół naturalnego. Ja kupuję naturalne po prostu większe i zawsze dodaję tam łyżkę. Przez to, że tutaj jest cukier trzcinowy i powiem wam szczerze, że się jakoś lepiej czuję, że jem cukier trzcinowy, a nie biały. Nie wiem, czy zdrowsze, czy nie, nie jestem specjalistką od tego, ale po prostu lepiej się czuję i te jogurty po prostu mi o wiele bardziej smakują niż te zwykłe. Ja je kupuję już naprawdę od lat, od 2 lat, jak i nie dłużej, ale też to jest taki produkt bio, który używamy. Kolejną rzecz, którą używam, co jest bio, co ostatnio kupiłam, to jest ten produkt i to używamy na pankieki, na naleśniki, jest mocno kokosowy, Matylda też uwielbiamy, naprawdę ten zapach jest fantastyczny. Ja też czasami to dodaję do naturalnego jogurtu z miodem, ale ja po prostu uwielbiam smak kokosu. To jak wy też lubicie, to jest super. I ja to kupiłam, nie wiem, miesiąc temu i naprawdę
raz w tygodniu, po prostu jest bardzo mało ilość potrzebna, bo jak widać jeszcze słoik jest prawie cały pełny, a my naprawdę często po to sięgamy. I produkt jest fantastyczny. Dobra, jeśli chodzi o śniadaniowe rzeczy, to w sumie to wszystko. Teraz chciałam wam pokazać kilka przekąsek, które nam się sprawdzają dla Matyldy. Dobra, jeśli chodzi o przekąski, to u nas te dinozaury się sprawdzają. To znowu to jest takie on the go, czy w domu. Nie daje Matydzie dużo tego, tam 3-4, ale bardzo je lubi i ona je już prawie rok. I te dinozaury naprawdę nam się sprawdzają. Kolejną rzecz, co nam się sprawdza, to są takie herbatniki z zwierzątkami. Matydzie je bardzo lubi. Są pszenne, co też akurat mi bardziej pasuje. Jest, oczywiście tutaj jest trochę cukru, ale jest cukier trzcinowy, co znowu to nie jest, że one jest 20 tych ciasteczek, tylko 2-3 po każdym razie. No i są malutkie i naprawdę fajna zabawa z tymi zwierzątkami, bo zawsze się jej pytam, a jakie to jest zwierzątko i opowiadamy sobie całe historie i naprawdę też fajny produkt jako przekąska. Kolejną rzeczą, co my akurat dostaliśmy i dzisiaj kupiłam kolejne opakowania, to jest applesauce. Nie wiem, to jest bardzo popularne w Kanadzie i w Stanach i nie wiem, czy aż takie popularne w Polsce. Tutaj też są gruszki. Ale bardzo nam się znowu jako przekąska super jest to brać ze sobą, z łyżeczką, Matylda to fajnie je. Powiem wam szczerze, że staram się coraz mniej tych takich rzeczy kupować, bo plastik i tak dalej. No ale raz na jakiś czas po prostu wiem, że na przykład w ten weekend idziemy do mojej babci i no wiem, że Matylda będzie głodna przez ten jakiś czas i nie zawsze babci zupy, które na przykład moja babcia gotuje, to moja mała Matylda je i tak dalej, i tak dalej. To zawsze coś takiego fajnie mieć przy sobie. To albo na przykład to owoce w tubkach, żeby wiedziała, że ona coś tam zje w tym czasie. Wiecie, jak to jest z dziećmi. No, ale nawet akurat to wzięłam, ale będę teraz szukać po prostu coś takiego tylko w słoikach i na przykład w takim dużym słoiku i będę mogła brać kilka łyżek i na przykład brać swoje pojemniki. Wtedy nie będę musiał korzystać z plastiku, bo naprawdę próbuję coraz mniej tego używać. Dobra, kolejna rzecz, co nie jest przekąską, ale co naprawdę mi ostatnio smakuje, to jest miód. Ja na przykład znam kilka, no mam znajomych, którzy znają kogoś, który ma własne pszczoły i czasami od nich dostajemy miód i to jest fantastyczna sprawa i ja wiem, że to jest bardzo popularne w Polsce i to jest super, ale nie zawsze nam się udaje mieć takie możliwości, nie zawsze mamy kontakt z tymi ludźmi i tak dalej. Przepraszam was jeszcze raz za mój głos, ale jeszcze jestem już pod koniec tego przeziębienia i jak za dużo mówię, to czuję, że mnie jeszcze tam trochę drażni, ale właśnie po to jest ten miód, żeby pić herbatkę z miodem. Całą zimę pijemy właśnie z miodem, z cytryną, z imbirem i to jest super sprawa. Chciałam wam pokazać, że już pusty słoik i kupiłam dzisiaj kolejny. Miód mi bardzo smakuje. Ale też powiem wam szczerze, że jak będę miała okazję o tam jakiegoś znajomego, który ma własne pszczoły, spróbować miód, to bardzo chętnie. Kolejna rzecz, którą chciałam wam pokazać, to jest taka mała dynia, akurat w czas świąteczny. Czas jesienny. Ja bardzo lubię zupę dyniową, taką dyniową, imbirową z prażonymi pestki ze słonecznika lub pestki z dyni. Oho, uwielbiam taką zupę. I będę akurat gotować. Ale do tej zupy, co też bardzo mi się sprawdził ten produkt z Carrefoura, to jest taka taca bio warzyw do zupy, właśnie takiej włoszczyzny. Super, bo tam jest dla mnie idealna porcja właśnie na zupę dla nas czwórkę. Nie jest za dużo tej włoszczyzny, jest po prostu idealnie
wystarczający. I też ten wywar, który dostaję, to jest naprawdę bardzo pyszny. Plus te marchewki wyglądają, wiecie, jak marchewki takie, nie są takie idealne, nie wiem, po prostu takie fajne, wyglądają jak prawdziwe marchewki po prostu. I to też nam się sprawdza, ale akurat jak byłam teraz w sklepie, to nie było, to będę musiała akurat jutro wrócić, żeby sobie ugotować zupę dyniową. Och, już nie mogę się doczekać. Mówię, dużo imbiru, dużo dyni, też czasami dodaję jabłka, żeby było trochę słodsze. Ciekawa jestem, czy też lubicie takie zupy dyniowe, dyniowe kremowe. Dajcie znać w komentarzach poniżej. Kolejne rzeczy na obiad to są makarony bio, które nam się sprawdzały. Ja bardzo lubię makarony pszenne, John trochę mniej. A tutaj dostaliśmy też kilka tygodni temu od Carrefoura taki makaron. Nie widać, bo już na tyle zjadła, ale są różne kolory tych makaronów. Też bio i te są makarony też warzywne. Bo mają tam albo pomidor suszony, albo szpinak suszony, czy tak. O, je też jest burak, powiedziałam, że coś jest fioletowy. I naprawdę Matyldzie mega, mega, mega się smakowało. Aż tak, że się śmieliśmy, że ona używała te zwierzątka, jako po prostu je brała na łyżkę i tak troszeczkę zupy, bo chciała bardzo dużo tego makaronu zjeść. I też nam smakował, dlatego tak mało zostało. I też nam się sprawdza, tutaj wam pokażę, jak się to nazywa. I też my bardzo lubimy penne, akurat to jest mój ulubiony makaron dla sosów. No i a propos sosów, i to już jest ostatni produkt, który z wami chciałam się podzielić, to jest ten puree, czy nie pastę, tylko z pomidorów. Przecier z pomidorów i też to jest produkt bio, też nam się bardzo mocno sprawdził, bardzo fajnie, ma taki bardziej wyrazisty smak, akurat ja tak sądzę, no i też mi się podoba, że to jest w szklanej butelce, że nie jest w plastiku. I to mi też się podoba. I na przykład ten słoik to nam starcza na dwa obiady, albo na taki duży spaghetti bolognese, albo na przykład do leczo to dodaję połowę. I naprawdę ma taki bardzo wyrazisty smak i dlatego to akurat ten produkt bio bardzo, bardzo też nam się sprawdził. Dobra, kochani, jestem ciekawa, jak u was wygląda, jeśli chodzi o te produkty bio, czy już próbujecie, próbowaliście, co u was się sprawdziło, co za bardzo nie. Dobra, kochani, mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał, jak tak, to kciuki do góry, jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam was do zasubskrybowania poniżej, no i jak zawsze, Matylda i ja życzymy wam... No i sąsiad, który remontuje, życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia!